otwarciu wystawy powarsztatowej, fotograficznej. Chciałem serdecznie przywitać przede wszystkim uczestników tych warsztatów, które odbyły się w lipcu i w sierpniu bieżącego roku. To były pierwsze warsztaty fotograficzne zorganizowane przez lokalną grupę działania Przeciono i przez Urząd Miejski. Witam serdecznie pana burmistrza Romana Antona, burmistrza miasta. Witam również panią Teresę Wilkę, wiceprzewodniczącą LGD Przeciono i panią Kingę Szlendakowską, kierowniczkę biura. Teraz jeszcze pani Kinga z panią Anią. Pogratulować organizatorom, którzy zdecydowali się na to, żeby warsztaty zostały zorganizowane. Myślę, że wielu jest pasjonatów fotografii w naszym mieście i nie tylko w naszym mieście. No znam osobiście takich, którzy praktycznie nie codziennie robią dokumentalne zdjęcia zmiany naszego miasta. To nieco mamy do czynienia z innym rodzajem fotografii, więc bardzo serdecznie dziękuję organizatorom, dziękuję lokalnej grupie działania, dziękuję twórcom, dziękuję Konrad Tobie, który też organizacyjnie w tym uczestniczy, czyli... Ale przede wszystkim bardzo serdecznie gratuluję autorom tych zdjęć, które tu przed nami. Myślę tych, których tutaj nie ma, bo tutaj jak słyszałem jest tylko część zdjęć. Natomiast dorobek jest na pewno zdecydowanie większy niż tutaj widzimy i myślę, że jest to fajna inicjatywa, fajne przedsięwzięcie, dlatego że zawsze później w promowaniu naszej gminy w różnych publicznościach, w różnych folderach i nie tylko, a często potem pytamy, czy jest jakieś fajne zdjęcie, czy jest coś, co można by pokazać, coś, co jest jedyne w swoim rodzaju. Myślę, że tego typu prace, które są wybierane jako najlepsze prace, no, mogą służyć do tego typu celów, do celów promocyjnych, ale nie tylko. Myślę, że każda wystawa, która jest tutaj organizowana, przede wszystkim jest później pokazywana dla tych, którzy oczywiście chcą obejrzeć tę wystawę, ale myślę, że to jest coraz większa grupa, która odwiedza tutaj nasze centrum, żeby przy okazji organizowania różnych wystaw, nie tylko fotograficznych, zajrzeć tutaj i zobaczyć, co ciekawego jest tutaj do zapojrzenia.
13 pani Iwony Styrańczo. Teraz, zanim pan burmistrz wręczy nagrody, to bardzo proszę coś powiedzieć na temat tego. Piękna modelka. Nie, dzięki modelce. Zawsze panu Natalka tutaj. Ponieważ Natalka była niesamowita. Fotografowanie Natalki było z przyjemnością. Chociaż nie przepadam za fotografowaniem. Ale